This time we were right about the location of the facility. Waves of those recon choppers are leaving the island from an area near the southeast shore at roughly 5-minute intervals. Assume the facility is located somewhere in that sector. Witam wszystkich ponownie, tu Płynę 7, a to jest Hostile Waters. Okej, przyjrzyjmy się dalej odprawie. We also believe there's a communications array near the center of the island. Locate the array, move into close range of it, and once we have intercepted any available signals, destroy it. That should seriously disrupt their communications and could give us valuable intelligence. There's a strong possibility that your conventional weapons won't touch the array. If it's as important as we suspect, it'll be made of something a little more sturdy than steel. If you can locate a source of high explosives, use it to cause a localized blast centered on the dish. Okay. Tym się niedługo zajmiemy. Okej, dla wszystkich zainteresowanych głębiej fabułą Anteusa, jak widzieliście pewnie w poprzednim odcinku, w świecie Anteusa panuje błogi spokój i porządek. Dlatego, ponieważ jak to 20 lat temu miała miejsce na Ziemi ostatnia wojna, staram się mówić w międzyczasie. Okej. Zaraz o tym wspomnę, o tej wojnie. Przy okazji zauważcie, iż już mamy nową broń. To z tej wieżyczki, którą udało nam się pojmać w poprzednim odcinku. Longbow to wyrzutnia rakiet samonaprowadzających o znacznie dalszym zasięgu niż skalpel, ale ma mniejszą siłę ognia oraz nie może strzelać ogniem ciągłym, co za chwilę zaprezentuję. Dobra, damy pełni wyposażonego Ransoma. A Crockera, to jest nasz nowy chip, Crocker. Za chwilę go zaprezentuję. Chwilę później postawimy, jak już będziemy mieli na to energię. Okej. Okay. Ty masz podjąć skaraba, zrzucić go i gdzieś się oddalić. A za chwilę zobaczymy, jak się strzela z... Okej, zaznaczamy cel i strzelamy. Zauważcie na... zwróćcie uwagę na ten pasek po prawej stronie, który się tak ładuje, kiedy strzelamy. Wskazuje on na amunicję niby, ponieważ w tej grze pojazdy nie mają amunicji, ponieważ są wyposażone w mini komory tworzące, które tworzą amunicję, kiedy ją zużywamy. Ale mają one swoją pewną wydajność. Dla skalpela, jak widzieliście, on mógł strzelać ogniem ciągłym, nigdy się nie przemęczały. Okej, to powinno nam trochę pomóc. Ty skawędżujesz? Świetnie. Dobra. I tak jak już mówiłem, trochę z longbowem jest trochę inaczej, gdyż, au. Po oddaniu salwy musimy trochę odczekać na kolejną. Na razie nie zniszczymy, na razie longbow nie nadaje się za bardzo do niszczenia budynków. Nie może tak strzelać ciągłym ogniem. Za to można całkiem nieźle zniszczyć zbiorniki paliwa i pozbyć się tych. Okej, jak widzicie, longbow też ma większy zasięg niż standardowe działa 50 mm, więc ten helikopter zwiadowczy nie może nam nic zrobić teraz. Zniszczymy jeszcze ten jeden zbiornik paliwa. I to powinno być tyle, jeżeli o ich produkcji... A nie, tam są jeszcze kolejne. O ich produkcji jednostek w tej misji. Musimy... Apache? Gdzie masz Apache? A tu, wylasł nowy.
odpowiednio stosując uniki, można uniknąć ich pocisków. Oczywiście boty nie za bardzo się trochę na tym znają. Ale jak ja już steruję, to mogę się pobawić. Trzeba też uważać na działa, a mają one całkiem spory zasięg. Okej, co do tej co już mówiłem o tej ostatniej wojnie, co miała miejsce na Ziemi. Miało to mniej więcej tak, że po prostu ludzie zwykli postanowili, iż nie chcą mieć dłużej rządów. No i wywołali taką wojnę właśnie, gdzie ludzie walczyli przeciwko własnym rządzącym, no i wygrali tą wojnę. Wszystkie rządy zostały obalone i zapanował wieczny pokój. Powiedzmy, że wieczny. Jak widzicie, nic nie jest wieczne, zwłaszcza pokój. Okej, dobra, mamy już trochę energii. Budujemy sobie Horneta z skalpelem. Unit complete. Reborn as silicon. I love it. Okej, jemu się to podoba, ponieważ za życia był hakerem. Więc dobra, podlecimy tutaj. Poczekamy, aż zaczną ostrzeliwać Crockera. Albo nie, wiecie co? No diabła z tym. Po prostu wjedziemy tu i zaczniemy niszczyć po kolei te wieżyczki. Do roboty. Całkiem silny ostrzał, ale w pełni opancerzona ten Hornet może sobie dać z tym radę. Trochę wyżej, Crocker, trochę wyżej. Okej, przechwytujemy w końcu tę transmisję. Captain, you'll have to stick to using the direct ordering system until I find out what's causing the drain. Doesn't anything work on that heap of junk? It's no bloody wonder that technology was banned on bloody reliable. Just keep on it and do the best you can. I have some on radar. Okej, przechwyczyliśmy transmisję, chociaż bez małych problemów. Okej, dobra, teraz musimy to zniszczyć, ale jak już wspomnieli, zwykła broń nie za bardzo się nada. A przy okazji popatrzcie, jak sobie można ładnie niszczyć elementy otoczenia. Zabijać ludzi. No i cóż. Co musimy zrobić? Odpowiedź jest oczywiście bardzo prosta. Chodzi o te materiały wybuchowe, są one tutaj zaznaczone jako żółty punkcik. Żółty punkcik na mapie zawsze oznacza jakieś ważne punkty. To są właśnie te materiały wybuchowe. No i co? Musimy podprowadzić to pod antenę i się tym odpowiednio zająć. Okej, to powinno wystarczyć. To Borden coś wysadza w powietrze. I dobra, ty się odsuń. Ej, to jest jakiś błąd, czasami świetla się. I fajerwerki, proszę państwa. Niż fabrykę jednostek powietrznych. A właśnie, bo my ją odkryliśmy, ale jeszcze jej nie zniszczyłem, ponieważ nie miałem wystarczająco siły ogniowej. Gdzie ona była? Gdzie ona była? Chyba gdzieś tutaj. Mgła wojny ją zasłania. A, tam jest, tam jest, tam jest. No i ognia, panowie, ognia. Pierwszą strukturę, patrz, ile to jest wybuchowych rzeczy. Dobra, sobie postrzelamy trochę do tego. No i to będzie koniec misji. Chcę popatrzeć, jak Borden robi swoją robotę.
Możemy ty, my też sobie trochę pozbierać. Piękny widok. Rozszyfrowaliśmy przechwyconą transmisję. Wygląda na to, że dobrze znają nasze plany dotyczące dostania się do doku i naprawienia Anteusa. Transmisja została przerwana, ale sądzimy, że przygotowują się do zrzucenia saboterzystów, których celem będzie uszkodzenie mokrego doku. Twoja następna misja jest przechwycenie i zniszczenie samolotu transportowego, zanim opuści lotnisko. Szczegóły akcji po dotarciu na miejsce. Odmaszerować. Okej, dobra, my w tym poziomie, ja zabiję 14... Crocker 2, Ransom 1. Przy okazji dostaliśmy odznaczenia Lotniczy Krzyż Zasługi. Jak widzicie, odznaczeń jest znacznie więcej. Ponadto zabijając przeciwników dostajemy tutaj jakieś takie małe jakby poziomy. Nie wiem czym to, czy to dokładnie daje jakieś bonusy. Nigdzie w grze nie pisze dokładnie, żeby to dawało jakieś bonusy, a jeżeli daje, to jakieś mało, trudno zauważalne. No ale cóż, powiedzmy, że coś to daje i dzięki temu zadajemy, powiedzmy, więcej, większe obrażenia, czy coś ten deseń, nie wiem. W każdym razie nigdzie to nie jest napisane otwarcie. Okej, okay. To by było na tyle, jeżeli chodzi o misję czwartą. Misja czwarta. Dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam na filmik końcowy. Do następnej misji, na razie. Just end all life on this planet if the cockroaches can.